Dobry. Słuchajcie, mam w końcu zamiar pójść w góry dzisiaj. Taki jest zamiar oczywiście, bo dzisiaj padać ma nie padać dzisiaj już. Ja jestem przed śniadaniem. Wchodzi jajeczniczka sobie. Tak. A Tatry wyglądają tak w tej chwili. My jeszcze, nie wiem, parę minut temu nie było ich widać w ogóle. Dzisiaj przejście takie na rozgrzewkę, Kościelec. No właśnie, to już jest trzeci dzień pobytu. Tak to można nazwać, że trzeci dzień. Ja potrzebuję generalnie, wiecie co, tak naprawdę potrzebuję odpoczynku. No ale oczywiście leżeć ciągle w kamperze to nie jest dobry odpoczynek. Najlepszy odpoczynek jest właśnie gdzieś pochodzić sobie, niż tak leżeć. To zrobię sobie śniadanie i będziemy sobie po prostu spadać do Zakopca. Jest godzina 9 chyba. 9:44. Słuchajcie, 9:44 jest. A więc no nie chcę się spieszyć, bo ja chcę wrócić tutaj na wieczór. Tutaj najpierw przyjechać na wieczór jest i sobie stanąć na wieczór, kiedy nikogo tu już nie ma. Dzisiaj jest chłodno, 20 stopni, ale słońce troszkę grzeje, więc troszkę będzie cieplej później. Tak co dobra, będziemy widzieli się już, bo jadę do Zakopca na ten parking, na który jeżdżę zawsze, prywatny oczywiście parking. I wtedy, no zobaczymy, czy tam w ogóle mają ten parking jeszcze. Czy nie trzeba będzie szukać gdzie indziej. No to widzimy się troszkę później. To co, witam Was ponownie. Witam Was, słuchajcie, tak. Na parkingu, którym zawsze stawiałem. Nie parkuję teraz, już nie zaparkowałem. Fajnie, to kaślinka jest. Cholera, trzeba mi tu skakać po tym. No, to stary wyciąg. Stary, kurde, wyciąg. Nie zaparkowałem, bo gość powiedział, a bo nie ma miejsca. Miejsce by było. Słuchajcie, ale nie wiedział, ile wziąć pieniążków, bo on normalnie bierze. Znaczy tak, 20 zł, nie? Czyli więcej niż w zeszłym roku. Tego właściciela nie było w ogóle dzisiaj. No i gość mówi tak, 20 zł, nie? To ten parking chce za mną, to zawsze przyjeżdżałem do niego. Pojechałem pod Nosal, na ten oficjalny parking. Bo to jest parking prywatny akurat. Tam 20 zł. Tu pan powiedział 20 zł, ale on normalnie bierze 30 zł. A ja mówię, tak, no dobra. Skoro tak mówisz, gościu, to ja mówię, jadę stąd. Mówię, to nie, ja dziękuję. To ja dziękuję. I pojechałem sobie stamtąd. Zawróciłem i pojechałem. W ogóle droga do Zakopca jest porozwalana. I jest małe stanie, ale to chwilkę postało się. Nie ma dużego ruchu dzisiaj samochodów. A ja idę na Kościelec. Ten mój ukochany Kościelec, który miałem zrobić w zeszłym roku. Pogoda jest, no, fajna. Fajna, w porównaniu z tym, co wczoraj było, to jest fajna. Tu jest ten parking, słuchajcie, ten, który... No teraz jest mało samochodów, zobaczcie, mało samochodów jest teraz. Tu warto by się było podejść, zapytać, po ile tu mają parking. Byłoby bliżej. Wyszliśmy ze strefy komfortu i idziemy sobie na Kościelec. Czekajcie, gdzie ja mam iść w ogóle? Zara. A, bo ja tam mam wejść. O kurde, jak wysoko. Masakra. Tam jest kolejna przełęcz, na którą musimy wejść. Jak patrzę na to, to już mnie nogi bolą. Tam przed nami jest przełęcz, gdzie schodzi się niebieski i żółty szlak. A zobaczcie, to jest tamta przełęcz. Tam na wprost.
Tam się musimy dostać, ale to... Dlatego tak uwielbiam ten szlak. Bardzo go uwielbiam tutaj chodzić. Już 4 razy ten szedłem, że ja już nie pamiętam ile razy to było. Jednak ten materiał nagram w 4K, bo to jest wyjście w góry, to jest wyjście wyjątkowe, bo widoki są cudne i jest czym po prostu nacieszyć oko, duszę. No i znajdujemy się bliżej Boga. Teraz. Tam na górze. Tam na górze, coraz bliżej Boga jesteśmy. To troszkę mi się szlaki pomyliły chyba. Powinienem chyba iść, no bo nie wziąłem ze sobą mapy i poszedłem szlakiem na czarny staw gąsienicowy. No jest tu odejście na prawo. Ja jeszcze muszę przestudiować mapę, bo zapomniałem o tym zupełnie. Dlatego jak szedłem, to wydawało mi się, że jestem w obcym miejscu. Jakbym szedł tutaj pierwszy raz. I za mną, zobaczcie, świnica widać. Za tym świerkiem świnica. A tu mamy... Przepraszam, tu jest świnica. I mamy kościelec. Jest, trafiłem na właściwy szlak. Cel. Normalnie tabun ludzi z Kasprowego schodzi. Teraz zrobiło się troszeczkę luźniej. Jest nasz cel. Nasz cel. Kościelec. Chyba, że świnica. Nie. Idziemy na kościelec. Świnica, proszę Państwa, świnica. Znowu helikopter. Chyba to nie jest akcja TOPR-u. No i tyle zobaczyliśmy. Dopiero pierwszy postój mam na szlaku. Jest godzina 15:25, troszkę późno, ale mam czas do 21:00. Wyszedłem w 12:30, czyli już mam 3 godziny. Jestem niedaleko Karba, no jeszcze do Karba jest troszkę na przejście. Karb jest przed nami tutaj. Dobra, pora ruszać na resztę szlaku. A właśnie, pomyliłem szlaki, słuchajcie, bo chciałem pójść szlakiem tym na Murowaniec, ale kierunek Kasprowy. A poszedłem tym na czarny staw gąsienicowy. Troszkę mi się to pomyliło. Tego szlaku po prostu nie lubię. Nie lubię, bo wejście na karp z tamtej strony jest trochę takie dramatyczne. Ciężkie jest wejście z tamtej strony. Dlatego wybrałem to wejście. Na całe szczęście jest tutaj przejście na ten właściwy szlak koło Murowańca właśnie. To tyle, dlatego tak się dziwnie czułem, bo ja tam dawno nie szedłem tamtym, ja tylko tam szedłem tym szlakiem raz. Raz i coś mi się pomyliło, że to jest ten szlak. A nie mam ze sobą po prostu nawigacji. Czeka na mnie.
50 minut do Kościelca. Idziemy. Dobra, mamy, słuchajcie, 50 minut do Kościelca. Do Kościelca na górę. Godzina 15:52. Czy powinien być... No, późno będzie. Spoko, do 17 mam czas. Do punktu zwrotnego generalnie. Pięknie, nie? Nareszcie go zdobędę. Tu jest ten słynny żleb Dredża. Tutaj na wprost. Słynny. Nazwany po pierwszej ofierze, która tutaj zginęła. Ciekawi mnie strasznie, gdzie prowadzi ścieżka na granaty. Którędy. Bo ja jej tu nie widzę. Ale chyba widzę już. A może nie? Tam gdzieś chyba idzie. No nie, liche podejście jest tutaj. Na granaty. Wydawało się jedną ścianę taką przyszczyt. Nie wydawało nam się to na 100%, a to jeszcze jedna taka. Ale przecież już takie byłoby z kolejki, a zanim my dojdziemy do Kasprowego, to już nie będzie tyle kolejki. Nie wiem w ogóle, o co chodzi, jak to może być. Takie wredne podejście jest. Widok zachwycający. Pięknie, słuchajcie, pięknie jest. O, Kasprowy. No to jest ciężki kawałek. Można to było obejść z drugiej strony. Bo widzę, że ślady tam też prowadzą. No i tu są ślady, jest szlak. Idziemy. Taki widoczek. Pałac Kultury widać. Wy nie zobaczycie, ja widzę. Następna przeszkoda. Następna przeszkoda. Ciężka do przejścia. Dobra, ale ja to muszę wyłączyć, bo ja potrzebuję dwóch rąk. No, jest balanga. Jest zaliczony. Okręcić. Wow.
Naprawdę jest imponujący widok. Źle jest. Tak? A co, że po prostu schodzi? Czy to się działo? Nie, to się zadziało. Nie widzieliśmy. Schodzę. Słuchajcie, najgorsze za mną oczywiście. Najgorsze jest za mną. Tam jeszcze będzie kilka takich wejść. Zejść, znaczy się i wejść. Kościelec jest bredny. Naprawdę tu się można poślizgnąć, jest niebezpiecznie. Włącznie z tym, że może dojść do wypadku. Nie spodziewałem się tego. Myślałem, że to będzie taka łatwa góra. Kościelec nie jest łatwy. Zwłaszcza w deszcz. No i jest piękna pogoda. Przede wszystkim jest piękna pogoda. Słuchajcie, żadnej chmury dzisiaj. Akurat w tym miejscu, gdzie potrzeba, nie ma chmur. Ja powoli schodzę, jest godzina 17.26. Na 21 będę dziś na parkingu. Widok zacny. Oczywiście widok jest zacny. Stąd. Ale jeszcze trzeba zejść. Skała i zobaczcie, w deszczu, czy mokra jak jest skała, to tu jest tragedia. Ale to jest niebezpieczne. I takich miejsc jest kilka, szczególnie pod szczytem Kościelca. Trzeba strasznie uważać. Właśnie jedno z takich zejść. Przegwizdane. O, przegwizdane. Ale damy radę. Tak tylko z jedną ręką to nie dam rady. Muszę wyłączyć kamerę. Chwila postoju. Czekajcie, godzina jest 17.55. No robi się coraz ciaśniej się robi. Jeśli chodzi o czas. Ale dzień jest długi. Dzień jest długi. To jest za nami. Ta wredota. No i wredota. No i opuściliśmy Kościelec. Przemęcz Karpi, Kościelec. Oczywiście, słuchajcie, było ciężej było na Kościelcu niż na Świnicy. Na Kościelcu trzeba uważać, naprawdę trzeba uważać. To jest kolejne doświadczenie do mojej listy krótkiej filmów właśnie ze szczytami. Dzisiaj pogoda sprzyjała właśnie wędrówce na Kościelec. Sprzyjała, naprawdę sprzyjała, bo wczoraj ludzi złapało, no oczywiście na Giewoncie jak zwykle. Pan powiedział, szedł z dzieciakami i powiedział, że burza szła, a państwo
na Giewont, na górę, bo trzeba wejść. Na całe szczęście tak nie waliło mocno. Chyba nikogo, nic się nie stało na Giewoncie wczoraj. A sami widzieliście, jaka była burza. Można powiedzieć, że to było epicentrum właśnie tutaj w Zakopcu. Ja jestem, nie jest to męcząca ta góra, ale no trzeba się trochę powspinać. 18.06 jest, słuchajcie, 18.06 w tej chwili. Widzimy się gdzieś pewnie na dole, chociaż może jeszcze coś nagram, żeby było ciekawiej. Bardzo często chyba dochodzi, tak mi się wydaje, że bardzo często dochodzi do wypadków na Kościelcu. Dzisiejsza akcja Topru. Prawdopodobnie coś się wydarzyło. Ja poszukam później w sieci. Bo na pewno będzie jakaś informacja, bo Topr latał od rana podobno tutaj. W to jedno miejsce. Więc mogła być osoba śmiertelna. Znaczy wypadek mógł być śmiertelny. Co, jeszcze rzut okiem na Kościelec. Słońce ku zachodowi się chyli już. Teraz jest dopiero spokojnie na szlaku. Godzina 40. Do Kuźnicy jest godzina 19. 19, no tak. No dobra, słuchajcie, ja dotarłem do kampera. 20.47 w tej chwili jest, ale już byłem 5 minut temu. Także słuchajcie, no nie wiem, mam teraz dzień przerwy na pewno. Będę myślał nad czymś, żeby jeszcze pójść. Wiadomo, że to jest jeszcze kupa czasu. No ja sobie zaplanowałem, że będę za drugi dzień chodził, ale to widzę, że to nie będzie, jest niewykonalne. Dobra, nie będę wam rodził. Zjeżdżam na rzekę. Tam na miejscówkę, na nocleg. Serdecznie was pozdrawiam. I co? I dobrej nocy. Kurde, bo się zawiesiłem. Cześć.